Dzień dobry wieczór, ja jestem Starki. No i jesteśmy oczywiście w Darkest Dungeon. Patrzcie, co właśnie dosłownie minutę temu udało mi się zrobić. No właśnie. Zapis nareszcie działa, więc mogę już spokojnie podejść do nagrywania. Jak widzicie zresztą w tym oto nagraniu. Nie będę może jakoś się wielce tym rozpisywał. And we were rewarded with madness. No, ale mniejsza o to. Jak widzicie, finansowo nie jest za dobrze. Ale dzisiaj nareszcie idziemy do dworu. Czekałem na to długo i nareszcie pojawiło się coś, co moim zdaniem jest godne właśnie pójścia. Jak widzicie, Dismas przy okazji jest już przygotowany perfekcyjnie na dwór. Jako że to akurat wiem, że wszystkie misje, podkreślam, wszystkie na dworze są pod pewnym względem identyczny. Nie pamiętam pod jakim do końca. Wiem tylko, że ściany zawsze pojawiają się w tym samym miejscu i że zawsze układ mapy i niektóre, powiedzmy, rzeczy w pokojach są tak samo. Więc po prostu wiem, z czym będziemy się mierzyć. Czytajcie. Pewien dosyć potężny boss, więc wiem, że Dismas będzie potrzebny. No a poza tym idzie z nami nasz okultysta, którego zapomniałem jeszcze nazwać. Nazwę go Leń. Ten, który chciał, żebym go tak nazwał, będzie wiedział. Mamy oczywiście Flaglanta. I na ostatnie miejsce idzie co prawda spory nowicjusz. Wiem, duże ryzyko i w ogóle, że może polecę. No w sumie nie mam nikogo lepszego na to miejsce, więc idzie. No więc idziemy oczywiście, jak mówiłem, dzisiaj po przedmiot dla hieny cmentarnej. Absent, dalej nie wiem, czemu tak się nazywa. Ale patrz, no to jest po prostu fajne. Okej, obniża jej życie, no ale... Poza tym jest wszystko super. Chociaż nie ukrywam, bonus za cały zestaw nie jest jakiś wspaniały. No ale nie będę tu marudził, po prostu idziemy. Mhm. Zaraz się wprawia z bohaterami pierwszego lub drugiego poziomu, wiecie co. Aż tak, jak to gadają, to... Zaczynam żałować, że chcę wziąć jego, może... Lepszym wyborem byłby nasz kolega tutaj i Abominacja. Sprawdzę, on w ogóle nie pasuje do klimatów dworu, no ale... To jest chyba jedno, co mam ewentualnie on. Tylko czy się nadaje? Trudno, będę żałował, ale biorę jego ze względu na to, że też ma krwawienia. Na tym chciałbym jednak skupić się. Wiecie, szybko zająć się krwawieniem. Więc tak, pochodnie wezmę z 3, bo to działa inaczej. Z żywności 12, żeby móc trochę wyleczyć bohaterów. Ha. Dobra. Niestety nie pamiętam dokładnie, jak to będzie z innymi rzeczami. Na pewno też ze 3 krwie biorę. I pozwólcie, że w ogóle pomyślę jeszcze, jak to zorganizować. Będziemy się widzieć już, jak po prostu przyrządzę, porozdzielam wszystko, co po prostu mam do porozdzielania. Dobra. Mniej więcej przygotowałem. Powiem szczerze, idziemy tak na całego. Jak widzicie, kasy nie ma. Jeszcze póki tylko pamiętam, warto byłoby przydzielić przedmioty. A co to jest? Teraz branie pułapek i unik, okej. To oczywiście Dismas dostanie. I teraz tak, celność. Muszę zobaczyć, kto ma wyższą na swoich atakach. Wręcz rzecz jasna. 100. I 100. Natomiast ty, mój drogi, masz 105, więc dobra. Oczywiście dostaniesz czapkę do tego. Ja, ty, mój drogi Dismas, dostaniesz takie rzeczy. Mniej więcej to się kontruje, jak widzicie, te uniki. Dobrze. I tak. Dla ciebie niestety kolej szkoły nic nie mamy. No i ty, mój drogi, unik kosztem szybkości, no i nadrealnych, może jakieś akurat znajdziemy. Dobra. Tylko czy jest wszystko przygotowane? Tak, ty jesteś gotowy. U niego nie ma za dużo co mówić, Dismas oczywiste. Ty kolego też, dobra. No to ruszamy bez większego marzenia. Gardens surrounding the manor were once a point of pride for the diligent custodians I employed. Great banquets and lavish social affairs were hosted here under the stars. Despite the expectation of propriety normally ascribed to those in our position,
We mocked the stoic melancholy of the moss-covered fountains and cherubic statues, our salacious trysts half-hidden in the hedgerows, our morality slipping ever deeper into the mud. Cóż, standardowa śpiewka. Dziękuję. Soaked and sinking, these stone terraces and sprawling gardens were the site of long-forgotten revelry and well-remembered regret. Dobra. Jak mówiłem, tutaj akurat nie ma problemu. Mam dokładnie w pamięci, jak wyglądała ta mapa. Bo nie ukrywam, to jest chyba najczęściej przechodzona przeze mnie mapa w całym Darkest Dungeon, że po prostu zawsze jest taka sama. No, może nie licząc tych wszystkich ewentualnie pierwszych jakichś lokacji. Uwaga, uwaga, i zaraz trafimy na jakiś przedmiot. A. Tutaj... oj. Powinno się brać bandaże. Ale zapomniałem ich wziąć ze sobą. I będzie bitwa. Właśnie o tym mówiłem. Musiało namieszać. Na całe szczęście nie jest jakoś strasznie namieszane. Dobra. Najpierw nim bym się zajął i padł. Prawie. Ale spokojnie, to nie powinien być problem. Dobra, nie będzie w ten sposób. I proszę, żeby piesek tylko był szybciej. Oczywiście, że nie. Bo po co? Dobra, jest. Czyli... prawdopodobnie się. Udało się. So too will resistance. Wybacz, tak się nie odzywałem, ale jakoś tak po prostu się zamyśliłem trochę nad paroma sprawami. Dobra, mniejsza jednak z tym, musimy szybko się pozbywać tych wrogów. I okej, martwy. Okej, teraz ta dwójka nie zginie. I co jeszcze takiego? To jest to chyba najbezpieczniejszy sposób na to, żeby pozbywać się pomału wszystkich. Okej. Komarc pewnie trochę groźny, ale okej. Może nie będę się tym przejmował. Oni jeszcze nie zginęli, ale dobra. On ma ile? Miałem tyle samo, więc bez znaczenia, niech będzie ten. Dobra. I się nawet udało, dwóch wyeliminowaliśmy. I się zaczyna. To co jest groźniejszych? Chyba mucha. Szczerze mówiąc. Slowly, gently. This is how a life is taken. Dobra. I czy żeby się miało udać? Minimalnie zabraknie chyba. Też nie, dobra, nasz leń jakoś sobie poradził z tym wszystkim. No i oczywiście jeszcze jest on. Ale powiem szczerze, no trochę się wkurzyłem z tego, że znowu jest to wszystko. Dobra. Nie, do przepełnione, spalamy C. Ura, magiczny zwiad. Dobra. Tutaj musimy się przejmować tylko podstawowymi podstawami, czy takiego. I mamy znowu przedmioty, chociaż podkreślam, tym razem chciałbym pójść bardziej w... bądź co, bądź pieniądze, bo ich bardziej brakuje niż przedmiocików. Dobra. To pozwalało chyba odstresować bohatera, jak się nie mylę. Więc... tak. Super.
Bitwa, łopata. Idziemy dalej, tak. Wszystko zgodnie z tym, co kojarzyłem. Okej. Okay. No i uwaga, uwaga, bitwa. Jakoś takie byle jakieś te bitwy trafiłem tym razem. Zazwyczaj było znacznie gorzej z nimi. Dobra. Ale mniejsza. Pozbywamy się pierwszego komara, bo on już właśnie ginie z automatu. No niestety drugi dalej jeszcze żywy. Ale nie ma co się przejmować, on już ma klątwę, to niech go biłem, ile chcą. Dobra. To może być zabójcze dla niego, bo on ma na 60% odporności, tam 70, czyli 10. Dobra, nie jest aż tak źle. I bij, zabij. Czyżby? No oczywiście, że nie. Więc pieseł. Dobrze. Trzeba pamiętać, że jemu nie wolno dawać wody święconej ze względu na właśnie klątwę. Dobra. Jeśli się nie mylę, to jeszcze mamy przed sobą jedną ścianę, po czym będziemy mieli już spokój i ostatnio będziemy mogli wydać pochodnie sobie zgodnie ze swoim własnym życzeniem. W sumie widzicie, jakiś rozkojarzony jestem dosyć mocno, ale dobra, nie będę się tym przejmował jakoś wielce. Bitwa. O, było nawet widać. Serio, te czerwie. Zawiodłem się, nie ukrywam. To jest największe wyzwanie. Dobra. Ale nie ma co narzekać, co ma robić. Po prostu bij, zabij i tyle. Chyba najłatwiejsza bitwa w całej lokacji. I znowu kości. Dobra, trochę żarcia. Mam jeszcze 8, więc może się uda. I póki co nawet nie ma co marudzić, po prostu... Mówiłem, kolejna bitwa. Trzeba sobie to nie zbyt. To jest to na stres? Tak, na stres to w sumie. Znowu ty dostajesz. Masz najwięcej. I okej. Okay. Teraz tak, jesteśmy na tym rozdrożu już dziwnym. Można iść i w dół, i w górę. Z tego co pamiętam, tylko w bok się trafi tam, gdzie jeszcze nie chce iść. Zacznijmy od góry, bo tak czy jak trzeba przejść przez wszystkie miejsca, z tego że się orientuję się. No bez przez te kolejne czaszki. Czy ta gra będzie mnie karać wiecznie? To, że nie wziąłem bandaży. Dobra. Spokojnie, gwiazdny kluczu, dam radę. No, bez przesady. Okej. Okay. Pozbędziemy się jego w takim razie. Prawie. Miejmy nadzieję, że pieseł zdąży. No i zdążył. Oczywiście jak na złość musiał mi trafić. Dobra, czyli wykończyliśmy tak czy siak. Gorzej, że on przetrwał. Może mi klątwą zarazić kolejnego. Skąd ja to wiedziałem? Normalnie skąd ja, żebym wiedział, że tak to się skończy? A no tak. Już to ja gram? To jest jedna rzecz, a druga pomyślny. Znam mojego farta. I trzecia rzecz. Jak widziałem ten atak, to już był po prostu pewny. O super, leczenie za zero jeszcze z krwawieniem poproszę. No weź, Gronów, nie postarałaś się. Jak tak nie dać mi krwawienia? Dobra. Wystarczy. Biadolenie, mordzenia, stękanie i w ogóle. Czekajcie, czy to jest na pewno? Tak, to jest to. Więc sura, udało się. I okej. Okay. Oj, fontanna. To ma najwięcej stresu. O dziwo, ty gościu, ale okej. Okay. Woda święcona. I chyba dobrze pamiętam mniej więcej jak działa dziedziniec przynajmniej. Chyba tak naprawdę mogę powiedzieć szczerze, jedna lokacja, którą znam prawie że perfekcyjnie. Oj, gorzej tylko, że mam już dwie klątwy, co oznacza, że fanatyk zaraz będzie mógł po prostu latać za mną i nie chcieć zabić. Oczywiście wiecie, no ja tam narzekać szczególnie nie będę, bo to nie jest aż tak fatalnie, źle, okropnie jak się zapowiada. Jeśli ma się odpowiednią drużynę, to tam naprawdę... Fanatyk nie jest problemem.
No ale jednak, może być tak czy siak różnie. Tak, teraz tutaj. A potem idziemy już, można wręcz powiedzieć, na naszą zgubę. I teraz tak, miałem jedną łopatę jeszcze zostawić na... Nazywał, no na ścianę, ale mam dwie, więc spokojnie mogę jeszcze rozkopać te kwiaty. Nawet się opłaciło. Dobra. No i bitwa. Okej. Okay. Czyli chyba ten pokój jednak był całkowicie poboczny. No ale co, no. Już wlazłem, co? Nie ma co narzekać. Zresztą tak się jakbym raczej tutaj chciał iść. Czyli będzie bronił komara. Mogło być gorzej. Dobra, pozbywam się oczywiście jego w takim razie. Jeden za mało, jak na złość. Okej. No, to są jakieś żarty. Ja zdecydowanie są jakieś żarty i tyle w temacie. Dobra, mamy krwawienia 4, czyli trzeba zrobić tak. Przynajmniej jego się pozbyliśmy. Jak bardzo lubił dziedziniec jako lokacja, tak jest, no, momentami trochę irytująca. Ale spokojnie, nie ma co się aż tak, właśnie jak mówię, szczególnie przejmować, damy radę, tak czy siak. A, czyli dwóch teraz go broni, czy co? No i teraz on wejdzie na pierwsze miejsce i będzie problem. Okej, o dziwo nie. Dobra, kolego, bij tego, który w sumie nie jest chroniony. Tak, jako że jestem na pierwszym miejscu, nie mogę zrobić najlepszego ciosu, który teraz mam do dyspozycji, więc zrobię tak. Okej. Jednego mniej przynajmniej. Co jest z tymi unikami ostatnio? Dobra, czyli on niestety przeżyje. No chyba, że... Dziękuję, Leniu. Widać, że jak nazwałem tą postać inaczej, to ta postać też całkowicie inaczej działa. Nie jest takim... ciapoko i łopem, nieudacznikiem życiowym, jak postać o imieniu Bob. A jednocześnie, no... i tak niezdalny. I teraz tak mnie zastanawia, czy... nie ktoś na tej postaci ma tak podświadomy wpływ, że tak nazwę w moim przypadku, jakimś tym na RNG, czy jednak co nie jest w ogóle związane... Jakby było, wiem, że tak na serio nie jest związane, tylko po prostu sobie merdzę. To dlatego, że po prostu farta, że nazywam go w końcu inaczej, czy nie, ale dobra. Mniejsza z tym, bo już trochę plączę. Oczywiście krwawienie. I wypływanie krwi. Dobra, starczy tych zabaw, bij komara. I super. I to jest tak, szansę na wywołanie krwawienia. Proszę, odporność na osłabienie, niech będzie dla ciebie, proszę. Dobra. W sumie widzimy się, jak już wrócę do miejsca bieżącego, bo w sumie tak szkoda marnować czas na te krótkie łażenie. A więc jesteśmy już w nowym pokoju. Oczywiście kolejna bitwa, bo jakby inaczej. Oczywiście komar musi pierwszy się ruszyć i w ogóle. Znowu namieszałem mocno, znając tych wrogów. Okej. Ale spokojnie, może się go pozbędziemy. Ja, chodź po nim, wyjątkowo. Teraz jest jego broni, on już martwy jest. Dobra, czyli teraz tutaj. Oczywiście on musiał uniknąć, jak zwykle. I tak, komara sobie przyciągniemy, żeby mieć gwarancję jego śmierci. I teraz tylko dwóch sługów zostało. I tak, skupić się na pojedynczym, czy na dwóch naraz? Powinien nakładać takie samo, oczywiście obrażenia znaczy mniejsze to bije, no ale... Dobra, nie było tematu, jak zwykle nie trafił. Teraz w sumie słudzy zostali. Dobra, bez znaczenia którego. I tak krwawienie dobije, prawdopodobnie. Ja. Ocenię przeszczę, ten zmarnował swój rund na broni tego drugiego i w ogóle, więc jej, w ogóle, hipi hura. Wiem, że wygadam jak wymęczony, ale mówię jeszcze... Po prostu jakoś tak miałem ciężki dzień, jeszcze mi wkurzył trochę Darkest wcześniej.
Też tak nie jest źle, udało się naprawić, więc nie powinienem narzekać. Dobra. Om nom nom, gryź pieseł. I w tym po wszystkim. Jak widzicie, nawet udało się bez jakichś większych problemów. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Dobra, nie jest podzielne, więc masz ty jednego, masz ty jednego. I to jest ta najgorsza sprawa, dobra. To już odrzucę, powiedzmy. Chcę jeszcze odrzucić to, bierzemy to i idziemy. Miejmy nadzieję, że te chrupki dawały wzmocnienie, którym się przyda na starcie łzy. A, nie mogę. Będzie ściana, którą nie przekopię, jeśli zużyję tę płatę. No, więc to jest teraz największe wyzwanie podróży. Za chwilę. Bo to jest chyba najlepsze miejsce, jakie może być. Poli to pozytywne do szybkości. Super. Się zaczynają już teraz większe dylematy. Dobra, do widzenia, woda święcona. Na jedną bitwę celność, bierzemy te dwie rzeczy. Bitwa? Dziwne, kojarzyłem, że to powinno być już coś całkiem odmiennego. Nie wiem, może po prostu to jestem ja i moje... No, co jest? Moje dziwne kojarzenie. To powinno być naprawdę z tego, co kojarzę z naszego bossa. Tam większego wyzwania, nie wiem jak to się nazywało, bo dawno walczyłem z czymkolwiek tego typu. Czyli jednak... Dobra. Walka jest bardzo prosta. Nasz główny cel jest też oczywisty. Wykorzystać jego słabość, którą jest tylko 50% na krwawienie. Jak na bossa podkreślam, to jest naprawdę mało. No, ewentualnie go ogłuszać, tylko że no, nie mam jak go ogłuszać niestety. Ewentualnie przyciągać, żeby móc go bić, zabić łatwiej. I inne tego typu sprawy. Nie ukrywam, łatwa walka to nie będzie. Ale może nawet obejdzie się bez większych strat. Oczywiście. Pęknięcie szczęk, chcę. Mogło być gorzej. Dobra, teraz oczywiście dzięki temu, że stoi tutaj, to możemy mocniejszym krwawieniem uderzyć, jeśli tylko trafi. No wyjaśnij co, w okultystę, wstydziłbyś się. On tam tylko stoi. Dobra, gdzie tu jest? Ochrona, obrażenia czy unik? A niech zbędziesz, zacznijmy od usuwania uniku. Dobra, i gryź pieseł. Powiem wam szczerze, jeśli przetrwamy to, to ja już nie czuję, żeby cokolwiek miało stanowić wyzwanie podczas tego podejścia, trochę się już plącza. Ale dobra, pełzający strach się pomału się chce wycofywać. Dostawać bonusy i inne takie sprawy. Niestety ci się to nie uda. Królego krokodylu, tak. Królego krokodylu, no nie. Zanurzenie, super. Czyli się trochę wyzdrowieje. I tak nie ma problemu. Widzicie? Gościu, który posiada najpotężniejsze, podkreślam, najpotężniejsze krwawienie, nie potrafi go rozkrwawić. Wkurzające, nie ukrywam. Cześć, dobra. Sobie narzekam. Ważne, że w ogóle udaje nam się... No, mierzyć z nim, dobra, ile masz? 11. No, od razu lepiej. Więc dostał krwawienie, no ale dobra. Bij i proszę, rozkrwaw go. Dziękuję. Niedobrze. Drzwi śmierci. Dobra. Gdyby nie to, że on ma teraz jeszcze jeden ruch, to... Aj. Dobra. Udało się. On ma teraz wielką szybkość, więc to jest nasza przewaga, szczerze. Krokodyl padnie, czyżby?
Tak. Wrota śmierci u Flaglanta. Powiedzmy sobie szczerze, to jest najpotężniejsze, co istnieje prawdopodobnie. No, poza tym, że ryzykowne. I proszę, udało się. Tym samym zdobyliśmy kielich dla... muszkieterki. Super, postać, której nie posiadam. Ale dobra, co ja bym narzekał. Ważne, że zbieramy sztop mał. Tylko teraz tak, co by zamiast tego wyrzucić? Niech już będą te ciastka w sumie. Jeśli się nie mylę się, to prawdopodobnie już nie będziemy mieć żadnych za bardzo jakichś nie wiadomo jak potężnych starć, które mogą wymagać tych ciastków. Pragnienie. I zaczyna. Na szczęście, jak widzicie, wziąłem wystarczająco dużo krwi, żeby dać im te dwie porcje. Wprawda, oni wtedy będą w trybie rage'a mocnego. Curious is the trap maker's art. His efficacy unwitnessed by his own eyes. I okej. I proszę. Mam dwóch teraz, którzy będą działali w sumie samemu. A. Czyli jednak nie było bitwy. Nie wiem, czemu się kojarzyło, że to będzie bitwa. Trudno, zmarnął trochę krew. Ale wiecie, nie ma co narzekać. Przynajmniej mam pewność, że oni teraz zbytnio nie będą chcieli. A roiling apiary, where instinct and impulse were indulged with wild abandon. A bewitching predator slipped in amidst the swarm of tittering sycophants. Though outwardly urbane, I could sense in her a mocking thirst. Driven half mad by cloying vulgarity, I plotted to rid myself of this lurking threat in a grand display of sadistic sport. But as the moment of murder drew nigh, the gibbous moon revealed her inhuman desires in all their stultifying hideousness. Yeah, wprowadzenie do fabuły. Crimson Curt. Ale powiem szczerze, nic takiego szczerze wielkiego. No i mamy chyba najlepsze. Co do tej pory mi się trafiło, jeśli chodzi o wszystkie propozycje. To prawda, tylko 4000, jak widzicie, więc 9 łącznie. Niewiele, ale jeszcze się odkujemy. Oczywiście dwóch jeszcze przeklętych do tego. Ale widzicie, nawet mi się trafiło. Dobra. Teraz zobaczmy w ogóle, co się trafi. These swarming beings carry a pernicious plague. A sickness so virulent, so insidious. It is more a curse than a mere disease. No niestety. Ale dobra, mniej więcej udało się poradzić z problemami naszymi. Więc oczywiście ściągamy błyskotki i sortujemy według rzadkości. No i proszę, nasza kolekcja mimo konieczności sprzedania przeze mnie paru mniej interesujących okazów, czy też swoją drogą od razu zrobię. Nie ukrywam, jeśli to jest coś iście nieprzydatnego, niepraktycznego, głupiego, nieprzydatnego, to ja od razu to będę sprzedawał. Ale wracając, no, jest nieźle, mimo wszystko. I w sumie to by było na tyle. Oczywiście jeszcze warto byłoby sprawdzić, co w następnym epizodzie robimy. Zobaczmy. Fajna rzecz. Tylko nie wiem, czy jestem gotów na nekromantę. No bo ja go jeszcze gorzej. Pamiętam, że miałem z nią spore problemy. Tutaj oczywiście nie pójdziemy. No ale pomijając to, w sumie chyba jednym sensownym wyborem będzie iść tutaj tylko. No niestety gwiazdy stwór może się pojawić. Ale skoro tam idziemy, to oczywiście wiecie, to jest jeszcze tak kwestia, powiedzmy, osobista, że muszę zdecydować. Jeśli tam pójdziemy, mogę wam zagwarantować jedną rzecz. Przygotuję najlepszą drużynę, jaką mogę, pod kątem bezpieczeństwa, pod kątem wszystkiego. Oczywiście ona tam będzie, bądź co bądź, bo jednak... No nie okłamujmy się, jej umiejętności zatruwania połączone z tym daje mi po prostu gwarancję na to, że nie ma szans po prostu na to, żeby ktokolwiek się jej przeciwstawił. Ale dobra.
Jak wiem o tym później. Następny prawdopodobnie nekromanta, no i trzymajcie się. Ej, ej.